Wszystkie węglowodany są produktami spożywczymi pochodzenia roślinnego oraz przetworami z tychże produktów spożywczych, np. cukier. Inaczej mówiąc, wszystkie węglowodany to po prostu cukry, ale o różnej strukturze chemicznej. Wszystkie te cukry w procesie trawienia rozkładane są do postaci glukozy i tylko w tej postaci glukoza wchłaniana jest do odpowiednich narządów. I tkanek organizmu człowieka. Wchłanianie następuje już po około 25-30 minutach od czasu ich strawienia. Czyli inaczej mówiąc, bez względu na to, jaki pokarm węglowodanowy zostanie spożyty, to czas rozpoczęcia wchłaniania glukozy z tego pokarmu i jej maksymalne stężenie we krwi jest taki sam bez względu na budowę chemiczną cukru znajdującego się w danym produkcie. Twierdzenie, jakoby były tak zwane szybkie i wolne węglowodany okazało się błędne. Istotny jest podział produktów węglowodanowych w zależności od ich zdolności do podwyższania glukozy we krwi, czyli indeks glikemiczny albo indeks glikogenowy. Bardziej poprawną nazwą jest indeks glikemiczny. Na potrzeby żywieniowe produkty węglowodanowe zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to produkty o wysokim indeksie glikemicznym, czyli znacznie zwiększające stężenie glukozy we krwi, do wartości powyżej 55. Druga grupa to produkty o średnim indeksie glikemicznym o wartościach od 40 do 50. I trzecia grupa to produkty o niskim indeksie glikemicznym poniżej 35. Istnieją tabele określające indeks glikemiczny poszczególnych produktów węglowodanowych dostępne choćby w internecie. Powszechnie uważa się, że produkty o wysokim indeksie glikemicznym powinny być spożywane po treningu lub dłuższym okresie postu, np. rano po obudzeniu się. Średnio i niskoglikemiczne produkty powinny być spożywane przed wysiłkiem i w ciągu dnia. Indeks glikemiczny dotyczy tylko produktów węglowodanowych Albowiem białka i tłuszcze powodują nieznaczny wzrost poziomu glukozy we krwi. Spożywane produkty węglowodanowe o niskim i średnim indeksie glikemicznym są równie wartościowe co te o wysokim indeksie, choćby ze względu na to, że w swoim składzie posiadają tak substancje balastowe, które tylko z nazwy posiadają balast. Ten balast to przede wszystkim bardzo ważny błonnik, witaminy Minerały, antyutleniacze i enzymy, które wspomagają metabolizm. Te balastowe substancje, które wymieniłem poprzednio, mają ogromne znaczenie dla zdrowia i regeneracji mięśni, chociażby po treningu. Nie dotyczy to oczywiście słodyczy, chrupek, chipsów, wyrobów gotowych z białej mąki i mnóstwa dodatków mających na celu przedłużenie przydatności do spożycia, wzmocnienie smaku i zapachu. A także, w co niełatwo uwierzyć, w celu zwiększenia masy produktu, a tak naprawdę, to tego typu produkty są wszechobecne na półkach sklepów po prostu ze względu na biznes. No i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: należy spożywać przede wszystkim produkty węglowodanowe w postaci naturalnej i jak najmniej przetworzonej termicznie.